powiedział mu Jezus: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto słowo Pańskie. Pożegnajmy zmarłego Antoniego. Przez całe życie pracował, cierpiał z Chrystusem, służył swojej rodzinie i bliźnim, którzy potrzebowali pomocy. Wiemy, że dobre czyny idą za nim przed tron Boży. Dlatego z ufnością polecajmy go miłosierdziu Bożemu w naszej modlitwie. Przybądźcie z nieba, błaga głos naszych modlitw, mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boży. Z obłoków jasnych zejdźcie, aniołowie, rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a piej zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Niech cię przygarnie Chrystus. Thank you.
Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my, grzeszni z bólem, zanosimy za Twojego sługę Antoniego. Wyzwól go z więzów śmierci. Daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Proszę, prosimy. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych. Odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Ostrość! Brawo! Chodź! Zofia, tyle dobrego mówiła o mężu. Znałem go jako takiego wspaniałego ojca. Tyle mówił o swoich dzieciach, o wnukach, troszczył się o nich. Ale też wiemy, że był dobrym sąsiadem. Powiemy też, że był wspaniałym katolikiem. Takim naprawdę przykładnym katolikiem. No i też dałbym mu taki tytuł wielkiego budowniczego naszego kościoła na Rzegrzu. Bardzo wiele mi też pomagał, kiedy tam 30 lat temu jako proboszcz przyszedłem z zadaniem budowy kościoła. No i drodzy, miał w sobie tak wiele kultury. Thank you.
Proszę.